Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż, który wykonam właśnie paletą Modern Renaissance od Anastasii Beverly Hills. Także skupię się tylko dzisiaj na makijażu oczu. Opowiem Wam nieco o tej paletce, zrobię taką mini recenzję. Nie przedłużam i od razu przejdę właśnie do makijażu. Tak wygląda paletka. Dobrze już na pewno wiecie, ona jest w takim welurowym opakowaniu różowym z białym napisem. Paleta, dobrze wiecie, jak już wygląda. Paleta posiada 14 cieni o wykończeniu matowym, metalicznym i takim satynowym. W większości w tej palecie znajduje się cieni matowych, bo aż 9. Te tutaj 3 brązy, takie ciepławe, ten brudny róż, tutaj ten bordowy, różowy, taki chłodny brązik do załamania powieki, na przykład ten ceglasty i tutaj ten czekoladowy. Trzy satynowe odcienie oraz 2 metaliczne. W tej palecie znajduje się połączenie ciepłych i chłodnych zarazem odcieni. Zaletą tych cieni, oprócz tego, że jest dobra pigmentacja, bardzo dobra pigmentacja, to dzięki temu, że one są takie lekko pylące, one się łatwo przyczepiają pędzla i przenosi się ten pigment na powieki. Kolejnym atutem tych cieni, oprócz właśnie tej pigmentacji, jest też to, że się bardzo łatwo blendują. Nie mam z nimi problemu przy rozcieraniu. Bardzo łatwo się łączą z innymi kolorami. Po prostu nie można z nimi zrobić sobie plam. Zestawienie kolorystyczne jest po prostu moim zdaniem idealne. Jedyny minus tej palety jest to, że brakuje tutaj matowego, beżowego cienia, który mógłby być właśnie w takim odcieniu. Natomiast ten cień jest właśnie taki satynowy. Zestawienie kolorów i wykończeń jest tutaj moim zdaniem świetne. Minus taki, że właśnie brakuje tego matowego, beżowego cienia i ja muszę mieć w każdej palecie taki właśnie cień. Mogą się osypać pod okiem, ale trzeba pamiętać, że ten nadmiar pigmentu trzeba strzepnąć z pędzelka i wtedy nie ma kompletnie żadnego problemu. Metaliczne cienie są naprawdę metaliczne i bardzo mocno połyskujące. Nie polubiłam się za bardzo z tymi cieniami satynowymi. Przechodzimy już do makijażu. I na samym początku będę nakładała cień o nazwie Golden Ochre. Zobaczcie, ja tylko kilka ruchów wykonałam pędzlem i ten cień już jest roztarty, także naprawdę no nie ma żadnego problemu. Tą paletą możecie wykonać i dzienny, i też wieczorowy makijaż. Jakość cieni jest nieziemska. Wezmę teraz bardziej precyzyjny pędzel Zoeva 231 Petite Crease i nałożę sobie cień o nazwie Red Ochre w zewnętrzny kącik. Zobaczcie, jak one się łatwo czepiają pędzla. I też przejeżdżam odrobinę zewnętrzny kącik. Naprawdę te matowe cienie są tak mocno napigmentowane i bardzo łatwo się je rozciera. I przy tym nie tworzą żadnych, po prostu żadnych plam. Wezmę teraz cień o nazwie Warm Taupe na pędzel, który używałam poprzednio, i teraz rozetrę ten bordowy odcień. Wracam do tego pędzla, gdzie miałam ten bordowy. I na ten pędzel jeszcze też nakładam odcień Warm Taupe.
i nakładam go w zewnętrznym kąciku dolnej powieki. I odrobinę Real Girl, żeby tutaj sobie tak jeszcze odcieplić załamanie powieki, ale bliżej wewnętrznego kącika. Ale muskam też dookoła oka. Biorę teraz taki płaski pędzel i nakładam cień o nazwie Antique Bronze, właśnie ten satynowy, i nakładam go na środek powieki. Taki lekko błyszczący. Trudno mi określić w ogóle odcień tego cienia. Jest taki brązowawo-różowy. Na taki mały pędzel biorę odcień Primavera. To jest piękny odcień złota. I nakładam go w wewnętrznym kąciku. I na dolnej powiece. A wewnętrzny kącik rozświetlę cieniem Vermeer. O. Tak. No i zobaczcie, nic mi się nie osypało. Uwielbiam jakość cieni w tej palecie. Ostatnie poprawki, blendowanie. Ok, myślę, że makijaż oczu skończyłam. Wytuszuję rzęsy, nałożę też kredkę na dolną powiekę, na linię wodną i wrócę do Was z podsumowaniem palety. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Powiem Wam jeszcze szybko, co mam na twarzy. Nałożyłam podkład od Estée Lauder Double Wear. Do zakrycia cieni pod oczami użyłam korektora kamuflażu od Make Up For Ever Full Cover w odcieniu 3. Estée Lauder to odcień 1W1 Bone, a do rozświetlenia okolicy pod oczami użyłam korektora z Maybelline Instant Anti-Age Rewind w odcieniu Fair, a całość przypudrowałam pudrem od Laure Mercier Loose Setting Powder w odcieniu Translucent. Buzię przybrązowiłam bronzerem od The Balm Bahama Mama. Twarz wykonturowałam pudrem z Inglota numer 505, a rozświetlacz pozostanie tajemnicą, bo o tym będzie osobny film. To jest idealna paletka na jesień. To są moje kolory, takie typowo jesienne. Latem wolę bardziej takie, tak jak w paletce Sweet Peach, takie brzoskwiniowe, delikatne odcienie, a na jesień już właśnie wolę takie bordowe, ceglaste odcienie, więc to jest świetna paletka na te okazje, na tę porę roku i nie żałuję wydanych pieniędzy na tą paletkę. Kupiłam ją na stronie Cult Beauty za 35 funtów i wtedy wyszła jakoś 170 zł. Na innych stronach, drogeriach można ją znaleźć nawet za około 300 zł. Więc to jest lekka przesada. Ale piękna paletka z świetną jakością cieni. To są najlepsze matowe cienie, jakie posiadam. I myślę, że to jest moja najlepsza paleta cieni w moim mini zbiorze. Myślę, że te matowe cienie są lepsze nawet od tych z Zoewy. I ta paleta jest lepsza jakościowo od palet Too Faced. Mimo tego, że cienie się delikatnie osypują, pigment jest oszałamiający. Pięknie te kolory się przenoszą na powieki, nie zanikają przy blendowaniu i bardzo łatwo się z nimi pracuje. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej palety. I mogę ją Wam serdecznie polecić, jeżeli właśnie lubicie taką kolorystykę ciepłą. Mam nadzieję, że taki szybki filmik z małą recenzją tej palety Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i widzimy się w następnym filmie. Pa!